Dzień dobry. Zbliżają się święta. Zanim siądziemy przy tradycyjnym wigilijnym stole, zanim będzie miło, ciepło i przytulnie, czekają nas dni poświęcone przedświątecznym porządkom. Nie wiem jak wy, ja tego nie znoszę. Nie znoszę tego, ale są gdzieś we mnie, nawet we mnie, w normalnym facecie, jakieś śladowe, ale jednak pokładziki śladowe, dobra, pokłady to nie śladowe, śladowe ilości jakiejś potrzeby porządkowania przestrzeni wokół siebie. W związku z tym wybrałem inną drogę i zrobiłem porządki w warsztacie. Porządki w warsztacie polegają na tym, wszyscy, którzy mają jakiś warsztacik, czyli miejsce, w którym się pracuje, wiedzą, że porządki w warsztacie polegają na tym, że raz na jakiś czas tą przestrzeń się porządkuje po to, żeby móc robić nowy bałagan. Ja skorzystałem z tego, że niedawno miałem przeprowadzkę i parę mebli zostało wymienionych, parę okazało się niepotrzebnych i odzyskane w ten sposób półki, mebelki, regaliki przewiozłem po prostu do warsztatu. Dzięki temu mam teraz właśnie uporządkowane miejsce na robienie bałaganu. Na robienie bałaganu. Przez chwilę różne urządzenia oraz materiały mają swoje miejsce. Tutaj trochę stali, tutaj trochę drewna, tu też kawałeczki drewna, tutaj różne drewniane przydasie, wszechobecne pudła ze skórami do pochewek, doskonałe jako regaliki skrzynki ogrodnicze sprawdzające się jako miejsce do magazynowania różnych drobniejszych przedmiotów. I w ten sposób czuję się porządkowo spełniony, pozostawiając te porządki domowe tym, którzy chyba się na tym lepiej znają i wiedzą, czego dom potrzebuje, żeby czuć się porządnie. Oczywiście pomogę w tych czynnościach, które wykonuje mężczyzna w domu, czyli wytrzepie dywany, co jest w moim domu pracą taką odpowiednią dla mnie, ponieważ nie mam dywanów. Przyniosę choinkę, obsadzę ją i ubiorę. Ubiorę nie. Będę dowodzić ubieraniem choinki przez moje dzieciaki. No i będę starał się nie przeszkadzać, żeby nie psuć świątecznej magii. Żeby nie przeszkadzać w tym najbardziej najgorszym okresie przedświątecznej gorączki, czyli w najbliższy weekend wybiorę się na jarmark, gdzie będę usiłował sprzedawać swoje towary, nie tylko swoje,
będę marzł na zewnątrz, żeby tylko reszta domowników mogła w spokoju porządkować przestrzeń wokół siebie. Marzł, to może lekkie kłamstwo. Chciałem się pochwalić doskonałym źródłem ciepła, jakie sobie przytargałem ostatnio ze sklepu do warsztatu. To jest grzejnik halogenowy. Halogenowy grzejnik. Bardzo ekonomiczny. Bardzo ekonomiczny, ponieważ ma trzy grzałeczki dające moc odpowiednio 400, 800 i 1200 wat przy włączaniu kolejnych grzałek i wystarcza na nagrzanie przestrzeni wokół siebie i w pobliżu siebie naprawdę nieźle. Gdy nic siedzę w warsztacie i nic nie robię, to grzeję sobie stówki. A gdy coś robię, stawiam grzejnik na środku, żeby wszędzie, gdzie się poruszam, było w miarę ciepło, a poza tym grzejniczek daje miłe, ciepłe światełko. Czego sobie i Państwu życzę.